co to się stanęło, że tu film jest nagrywany na ten kanał. Przecież tutaj filmów się już dawno nie publikowało żadnych. No, sam jestem zdziwiony. Długa przerwa, nie? No, roboty było sporo. Nie miałem też jakoś tak, no, ochoty w ogóle na nagrywanie jakichś tam filmów i tak dalej. A dzisiaj sobie robię taką dłuższą przejachę i stwierdziłem, że tempa nie będę forsował, więc w międzyczasie coś tam sobie będę mógł ponagrywać. No i też tak robię. Dzisiaj jest ambitny plan, żeby dobić do stówki. No, a tak wracając, to przez wakacje było parę fajnych rzeczy, które zrobiłem. Chyba taka najfajniejsza, którą mogliście zobaczyć, to był dla Shimano Polska film z Mistrzostw Polski XTS, wyścigu elity kobiet i mężczyzn. No, przyznam, że jestem zadowolony z tego wideo, bardzo nawet. Mogłem w końcu wykorzystać swój nowy sprzęt. Jest też taka jedna, moim zdaniem, fajna myśl, którą chciałem się z wami podzielić. Po Mistrzostwach Polski. No bo jak wiecie, mamy nowego mistrza Polski, Krzysztofa Łukasika z JBG. Ale też jakby podczas mistrzostw, tak wkoło mistrzostw też coraz jaśniej zaczął jakby na scenie świecić Michał Topór, który, jak sam mówi, tam sportowo może jeszcze do tego topu się tam nie dobija, no ale nie oszukujmy się, widzimy jak Michał jeździ, to jest pewnie kwestia czasu raczej, ale zupełnie nie o wymiarze sportowym, chociaż trochę o wymiarze sportowym też chciałem mówić, tych zawodników młodej generacji. Moim zdaniem dobrze się dzieje w kolarstwie górskim u nas, że właśnie mamy takich zawodników jak właśnie Krzysiek Łukasik, czy jak Michał Topór, którzy kiedy udzielają się publicznie, Krzysiek się tam rzadziej udziela publicznie, ale był tam taki jeden długi live z jego trenerem Adamem Starzyńskim, gdzie naprawdę pokazał się jako taki, no, super rozgarnięty chłopak, który ma bardzo dobrze poukładane w głowie. Podobnie zresztą Michał Topór. To są naprawdę takie świetne wzorce dla młodych zawodników. I to najważniejsze, to nie są już wzorce, które są od tych młodych zawodników starsi o 20-30 lat, jak to miało dotychczas miejsce, gdzie połowa sceny była zapatrzona od wielu lat w takich zawodników. Oczywiście nie ujmując tym zawodnikom, bo ja ich bardzo cenię, szanuję za osiągnięcia sportowe, a także prywatnie ich bardzo lubię. Takich jak Andrzej Kajzer czy Michał Bogdziewicz. Wiecie, mówię o tych zawodnikach z tego pokolenia, którzy gdzieś tam... się spompowałem. Od czego? Którzy gdzieś tam święcili swoje triumfy w latach świetności maratonów MTB, podczas tego jak swoje też największe sukcesy odnosił Marek Galiński. Ale zawsze ci zawodnicy byli tak mniej więcej o jedno pokolenie czy o dwa odstający od tych, którzy dorastali, nie? A dzisiaj taki Michał Topór i taki Krzysztof Łukasik mówi dokładnie tym samym językiem, którym mówi młodsze pokolenie. I jakby ci młodzi zawodnicy widzą wprost, gdzieś tam ten sukces sportowy jest na wyciągnięcie ręki i to jest bardzo blisko. I przy wsparciu swojego otoczenia, rodziców, jakichś tam sponsorów, można zrobić naprawdę wiele. Ja już nie mówię tak naprawdę o jakimś tam sukcesie finansowym, no bo jakby zakończmy może tą dyskusję. Mamy rok 2020. I wydaje mi się, że może nie wszyscy, no wiadomo, że sytuacje materialne są takie, jakie są, ale sporo rodziców już stać na to, żeby pozwolić dziecku się bawić nawet w to kolarstwo do tego wieku tam, powiedzmy U23, nie? Czy do elity, a potem już sobie sam rać. Ja wiem, że to nie jest też jakieś tam popularne zjawisko, ale naprawdę wiele rodzin już stać na to, żeby właśnie pozwolić się takiemu młodemu człowiekowi spełniać się w tym, w czym by chciał się spełniać. Czy to będzie sport, czy to będzie, nie wiem, granie na akordeonie, czy jakimś innym podobnym drogim instrumencie. No i właśnie to jest fajne, to mi się bardzo podoba, że są tacy młodzi zawodnicy, na których ich rówieśnicy już mogą się wzorować, nie? Nie muszą mówić, bo tam
Andrzej Kajzer to jeździł tam w tym Intelu, czy gdzieś tam wcześniej w TTC, czy w Mrozie, czy gdzieś tam. I dzięki temu teraz jest taki dobry. Nie, no widzicie, że macie takiego Michała i Krzyśka. I tak naprawdę, owszem, oni przechodzili przez kilka ekip, trenowało ich kilku trenerów. Tak naprawdę najwięcej zawdzięczają samym sobie. I jeśli tacy młodzi ludzie wezmą się do roboty, to można zrobić co prawda fajne rzeczy i przy okazji, trenując sport, zwiedzić trochę świata, poznać bardzo ciekawych ludzi. No i chyba o to właśnie chodzi w tych latach młodzieńczych, żeby trochę z tego życia skorzystać w taki sposób czy inny. Nie wiem, czy tam chłopaki się nie obrażą, że tak sobie swobodnie mówię o nich, no ale myślę, że raczej mówię w superlatywach, więc nie powinno być z tym kłopotu. A myślę, że też na uwagę i odnotowanie też zasługuje postawa Bartka Miklera, który tak naprawdę, nie wiem, czy nie jest jeszcze trochę starszy od Michała. Na pewno jest bardzo młody duchem. I u Bartka na przykład sytuacja jest trochę na odwrót. On sam mówi o tym, że raczej ma taką osobowość introwertyczną. Natomiast też gdzieś znalazł swoje poletko w Instagramie, w Facebooku i potrafi się komunikować w bardzo fajny sposób, który jest taki bardzo otwarty, swobodny i przy okazji technicznie te zdjęcia i filmy, które wykonuje, są bardzo, bardzo fajne. Bartek, no w sumie on może walczyć o Mistrzostwo Polski, natomiast no gdzieś tam na arenie międzynarodowej ci zawodnicy gdzieś tam mogą nawiązywać rywalizację i robią to w ogóle w otwarty sposób. I to jest bardzo fajne, że pozbyli się już tych gdzieś tam kompleksów, które też miały poprzednie pokolenia, że tamci na zachodzie to tamto. Nasi zawodnicy, teraz ci młodzi, trochę tak mówiąc z angielska, mówią sobie it is what it is, czyli jest jak jest. I z otwartą przyłbicą stoją na starcie. I tak jak choćby ostatnio w Wałbrzychu powalczą z takim Marotem czy Avancinim. I to jest bardzo fajne. Myślę, że tutaj jeśli chodzi o jakieś takie wyniki sportowe, to prawdopodobnie w przyszłości najwięcej Filip Helta będzie mógł powiedzieć, czy właśnie Krzysiek Łukasik. Zobaczymy, jak się rozwinie Michał Topór. Natomiast no, gdzieś tam w tym młodym pokoleniu, takim szerokim w cudzysłowie młodym pokoleniu, upatrywałbym właśnie gdzieś tam fajnych, no nie boję się użyć tego słowa, autorytetów dla tych naszych młodych, jeszcze młodszych zawodników kategorii obecnie, nie wiem, młodzi, grzak, junior młodszy i tak dalej. No, to ja sobie będę może dalej kręcił. Śledźcie sobie Bartka Miklera na Instagramikach, Pan Tygrys na Facebookach, Michała Topora także, a tutaj sprawa jest prosta, po prostu Michał Topór. Szczególnie zapraszam was na YouTube'a Michała, bo to jest bardzo solidnie i porządnie prowadzony kanał. Propsuję, lajkuję. Ze swojej strony mogę wam tylko tyle powiedzieć, że no w tym sezonie to nie wiem, jak to będzie wyglądało z moim czasem już, ale w przyszłym sobie tak rezerwuję z 3-4 do 5 w porywach terminy na to, żeby przyjechać na takie fajniejsze wyścigi w Polsce i porobić jakieś solidne relacje. No nie może tak być, że te filmy są z tych wyścigów na takim słabym poziomie. Musi Tomek przyjechać i zrobić porządne wideo, a nie tam. I to nie z myślą o tym, żeby wziąć hajs od organizatorów. Nie, nic z tych rzeczy. Bardziej mi chyba chodzi o to, żeby zrobić coś fajnego dla zawodników. Kikosów z tego nie mają. A jeśli można im pomóc jakoś w promowaniu tej dyscypliny i ich samych, to czemu by tego nie zrobić? Dobra, zjechałem ze ścieżki, więc też ostatnie słowa do tych najmłodszych zawodników. Pamiętajcie, że jeśli na samym starcie upatrujecie w sporcie, nie tylko w kolarstwie, ale w sporcie, jakiejś drogi do fajnej kasy, do jakiegoś zabezpieczenia finansowego,
to tak naprawdę możecie od razu z tego sportu rezygnować. Nie dlatego, że w nim nie ma pieniędzy, bo są takie dyscypliny, gdzie to jak najbardziej jest osiągalne. Ale w sporcie to bardziej chodzi o nie ten cel finansowy, tylko bardziej o tą drogę, jaką jest sam sport. Ja może nie wyglądam jak sportowiec, natomiast kiedyś tam się obiłem o bardziej wyczynowe trenowanie, a nie kolarstwa. Możecie traktować jako porady boomera już, bo w sumie 35 na karku mam. Sport nauczy, uprawianie sportu was naprawdę wielu rzeczy i wielu takich sytuacji życia codziennego, zawodowego, których wasi rówieśnicy nie będą mieli, bo oni będą chodzili na imprezy i później to u was zaowocuje. Nawet jeśli nie będziecie sportowcami, to w życiu zawodowym będziecie mieć naprawdę bardzo dużo skillsów i dzięki temu będziecie mogli ten hajs, który chcecie mieć, szybciej przytulić. Naprawdę, to się sprawdza. I nieważne, czy to będzie kolarstwo, sporty walki, piłka nożna, gry zespołowe, brycz sportowy, szachy. Po prostu będziecie stawiani już za młodu w jakichś sytuacjach samodzielnych, wyjazdów, konfrontacji jakichś interpersonalnych i tak dalej, i tak dalej. Dużo emocji będzie to was wyzwalało, nerwów i nie tylko. I później w pracy zawodowej to nie będzie dla was nowość i będziecie umieli się odpowiednio zachować. No dobrze, 90 km już mam. Do domu mniej więcej tyle, że ta stówka wyjdzie. Pod tym filmem zalinkuję, w opisie sobie poszukajcie filmu właśnie z Mistrzostw Polski, który robiłem. Zalinkuję na pewno jakieś filmy Michała Topora, o których wspominałem. I wywiad z Krzyśkiem Łukasikiem, który przeprowadził właśnie Adam Starzyński. To są na pewno takie lektury uzupełniające a propos tego filmu. Jakbyście jeszcze nie znali tych dwóch gagatków zawodników. No dobra, ja tu będę swoją walkę z przepychaniem tego roweru kontynuował. Muszę raczej z górki. Mówię do zobaczenia, ale nie mówię kiedy, bo nie chcę wam tutaj obiecywać jakiejś regularności, bo nie wiem jak to będzie w najbliższym czasie. No, i do zobaczenia.